un mantenido que viole a tu hija. Si eso es lo que te hace feliz, hazlo. Fui de duro. Cuando me fui. Kiedy 3 lata temu wyjeżdżałam z Milagros, obiecałam sobie, że już nigdy nie nawiążę z tobą kontaktu. Ale nie mogę umrzeć ze świadomością, że mnie nienawidzisz. Przebaczam ci, jeśli ma ci to ulżyć. Nie wiedziałam, jakie są zamiary twojego ojca. Nigdy nie oddałabym cię do sierocińca. Nie ma sensu o tym mówić. Teraz najważniejsze, żebyś wyzdrowiała. Porozmawiam z lekarzem, czy można cię stąd zabrać. Nie ma takiej potrzeby. Zostało mi kilka dni życia. Pięknie wyglądasz. Widać, że znów jesteś na szczycie. Jestem z ciebie bardzo dumna. Osiągnąłem to wszystko dzięki pieniądzom, które mi dałaś na operację. Byłbyś wielki, nawet gdybyś nic nie dostał. Jesteś wyjątkową osobą. Gwiazdy ci sprzyjają. Mama bardzo ładnie się zachowała. Teraz będę mieszkać z nią. Mamy tyle do obgadania. Spotkajmy się po zajęciach. Dobrze, może zjemy razem kolację? Mama, ty, bez mamy. Chciałabym ci się zwierzyć z pewnej tajemnicy. To coś bardzo złego? Przeciwnie. Jestem taka szczęśliwa. Szczęśliwa i zakochana. Nie mogę być z ciebie. Ten związek bardzo skomplikuje mi życie. Dlaczego? Chcę się spotykać wieczorami, a ja bez przerwy muszę wymyślać jakieś wymówki. Nie powiem mu przecież, czym się zajmuję. To nie byłoby dobre. Jest inne rozwiązanie. Znajdź sobie normalną pracę. Ta mi odpowiada. Pomyśl o przyszłości. Masz jeszcze czas, żeby wszystko zmienić. Żadnemu facetowi nie jest łatwo być z dziewczyną, która ma taką profesję. Właśnie dlatego chcę zerwać z Ciawą. Nie dopuszczę, żeby ten związek przekształcił się w coś poważniejszego. Nie mogę sobie pozwolić na miłość. A mi me encanta Chava, me gusta mucho. Twoja matka wciąż mnie obchodzi, ale wiem, jak jest zmienna. Te konsultacje z psychologiem to pieniądze wyrzucone w błoto. Nie wierzę własnym uszom. Jak się zastanowisz, dojdziesz do wniosku, że mam rację. Porozmawiamy wieczorem. Twoja mama dobrze to ukrywała. Kompletnie mnie zaskoczyła. Tak, z ciekawości. Będziesz chciał poznać ojca? Nie czuję potrzeby po tym, co opowiedziała mi mama. Weź poprawkę na jedno. Kobiety czasem przesadzają. Może twój ojciec to nieszczęśliwy samotnik? Ja tam nie mam wątpliwości. Wierzę, że powiedziała mi prawdę. Nic nie sugeruję. Mówię tylko, że to twój ojciec i ma prawo cię poznać. Zawsze chciałem zadać ci to pytanie.
kim jest mój ojciec i czy mieszka w tym mieście. Nie wiem, czy żyje. Od dawna nie miałam z nim kontaktu. Nazywa się Gabriel Miralves. Gabriel Miralves. Dlaczego chodzisz w okulach? Co się stało? Miałem mały wypadek, nic groźnego. Kiedy zadzwoniłaś, rozmawiałem z Mercedes. Czeka na zewnątrz. Chcesz, żebym ją poprosił? Oczywiście. Zostawię cię na chwilę. Wrócisz? Tak. Kocham cię. Wszystkiego dobrego. Jak się czuję? Nie jest zbyt dobrze. Mogę do niej wejść? Tak, czeka na ciebie. Nie ryzykuj, zostaw Lucię. W spokoju ją zostaw. Jest gotowa na wszystko, byle tylko się ciebie pozbyć. Tyle lat mnie znasz i mówisz coś takiego. Wiesz, że nie jestem z tych, którzy łatwo się poddają. Dzwoniłem do niej z podziękowaniami za uwagę, jaką mi poświęca. Jak zareagowała? Rzuciła słuchawkę. Czego się spodziewałeś? Czegoś bardziej wyrafinowanego. Zrobisz coś dla mnie? Jak ją spotkasz, powiedz, że było wspaniale. Gdzie niby miałbym ją spotkać? Może na jakimś zebraniu w związku z projektem, który razem realizujecie. Przepraszam, ale nie rozumiem. To delikatna sprawa. Muszę okłamywać syna, a ty mi w tym pomożesz. Okłamywać? Dlaczego? Przekazuję informacje dotyczące firmy Nestorowi Sabaterowi. Naprawdę? Jak mogę pomóc? Dawaj mu fałszywe dane. Niech wszystko będzie na opak. Czego chcesz od Andrei? Jeśli ją skrzywdzisz, zabiję cię. Dlaczego tak mnie pan nienawidzi? Znam cię i wątpię, żebyś miała wobec Andrei dobre zamiary. Proszę mi dać szansę, udowodnię, że pan się myli. No, opowiadałeś jej głupstw. Namówiłeś, żeby wyprowadziła się z domu. Przeciwnie. Wczoraj starałem się ją przekonać, żeby wróciła. Nie wierzę ci. Nie tym tonem. Proszę pamiętać, że to wszystko należy do mojej matki. Pan jest zwykłym pracownikiem. To nie moja wina, że podobam się pańskiej córce tak bardzo, że poszła ze mną do łóżka. Nie ma sensu dążyć do ułożenia stosunku z Lucią. Nie zmieni swojego nastawienia. Zgadzam się. Czas pokazać jej, kto tu rządzi. Powinniśmy to zrobić już dawno. Mam dosyć tej sytuacji. Niedługo wyłożymy karty na stół. Wejdziemy w stan otwartej wojny. Nie odmawia się prośbie umierającego. Zdenerwowałem się, że cię nie ma. Dlaczego nic nie powiedziałeś? Zawiózłbym cię. Masz ciekawsze rzeczy do roboty. Mercedes mnie zawiozła. Przyjechać po ciebie? Jeśli to nie problem. Mercedes nie pozwala mi wezwać taksówki, a mnie już trochę męczy jej towarzystwo. Domyślasz się, jaki jest temat rozmowy. Zaraz będę. Obiecałeś, że będziesz dzwonić. Wiem, ale nie chciałam sprawiać kłopotu.
Przykro mi, że jesteś w takim stanie. Wiedziałyśmy, że kiedyś to nastąpi. No. Zmieniłaś się. Pięknie wyglądasz. To tylko ubranie. Jestem szczęśliwa, że Diego zgodził się przyjechać. To dla mnie bardzo ważne. Tu sabes lo importante que es eso para mí. Domyślam się. To dobry chłopak. Trudno mu pogodzić się z pewnymi sprawami, ale jestem pewna, że cię kocha. Rozmawiałam z Robertem. Postaram się przekonać Andrea. Będzie ci wdzięczny. Bardzo się o nią martwi. To jego córka. To samolubne z mojej strony, że nie pozwoliłam mu opowiedzieć jej prawdy o Adrianie. Nikt się nie spodziewał, że zareaguje tak gwałtownie i wyprowadzi się do matki. Chodziło tylko o to, żeby zrobić na złość Robertowi. Ona naprawdę kocha mojego syna. Wiem. To najbardziej nas martwi. Oto on. Jestem pewna, że ci się spodoba. Jest fantastyczny. Pasuje do ciebie. Poczekaj, aż zobaczysz go z bliska. Powinnyśmy spytać, ile kosztuje. Nie martw się, pieniędzy na pewno wystarczy. Jeśli nie, wezmę pożyczkę. Nie chcę, żebyś robiła długi. Ciesz się zamiast martwić. Poszukam sprzedawcy. Super kolor. Czym się martwisz? Ojciec jest jakiś dziwny. Powiedział, że nie zapłaci za psychologa. Nie chce dać mi ani grosza. Zobaczymy, co na to sąd. Będziemy musieli zacisnąć pasa. Poszukam jakiejś pracy. Zaniedbasz studia. Bez obaw. Gilberto pracuje jako kelner. Ja też bym mógł. Ja też czegoś poszukam. Nie ma takiej potrzeby. To, że tata nie chciał cię utrzymywać, nie oznacza, że ja też cię opuszczę. Przykro było na nią patrzeć. Powiedziałem, że zabiorę ją do innego szpitala, ale nie chciała. Może spróbujesz ją przekonać. To nic nie da. Twierdzi, że każde miejsce jest dobre, żeby umrzeć. Powinna skonsultować się z innymi lekarzami. Ma raka. Jest sparaliżowana. Od 3 lat walczy z chorobą i jest u kresu sił. Co u ciebie? Dziękuję, Julio. A u ciebie? W porządku. Jedziemy? Nie dokończymy naszej rozmowy. Chciałabym spotkać się wieczorem. To nie może czekać. Wybacz, ale nie mam ochoty rozmawiać o Lucy. Nie wierzę. Jeśli mnie wysłuchasz, zmienisz o niej zdanie. To będzie trudne. Było mi ciężko podjąć tę decyzję. Byłbym wdzięczny, gdybyś nie starała się za wszelką cenę poruszać tego tematu. Pragnę jedynie, żeby Lucia zniknęła z mojego życia. Nie musisz kłamać. Beatriz nie przyszła, bo nie chce mnie widzieć. Wymyśliłaś coś sobie. Nie jest na ciebie zła. Na pewno bez przerwy stara się nakłonić cię do powrotu do ojca. Owszem, ale nie dlatego, że coś do ciebie ma. Zaraz tu będzie. Andrea.
Muszę ci coś powiedzieć. Słucham. Spotykam się z kimś i chyba się zakochałam. Zakochałaś się? Asystencie Diego. W tym młodym? No, opowiadali ci głupstw. Nie.